Tekst Manny na 29 maja Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, niech się nie trwoży serce wasze ani nie lęka. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 27. Komentarz parauzyjny. Im bardziej zwalczamy świat, ciało i diabła, im bardziej usiłujemy pełnić wolę naszego Ojca, który jest w niebie. Im bardziej dążymy do jedności i społeczności z naszym drogim Zbawicielem, im bardziej staramy się czynić to, co jest przyjemne w Jego oczach, tym więcej będziemy mieć radości i pokoju, których żaden człowiek nie może nam odebrać, a które w wyniku doświadczeń, trudności i prześladowań stają się tym słodsze i cenniejsze. I wy teraz smutek macie ale znów ujrzy was a będzie się radowało serce wasze a radości waszej nikt nie odejmie od was ewangelia jana rozdział 16 werset 22 reprint numer 2230 komentarz epifaniczny pokój jest to odpoczynkiem serca i umysłu po pierwsze, wynika on ze świadomości i odpuszczenia nam grzechów przez zasługę Chrystusa, co daje nam pokój z Bogiem. Po drugie, wynika ze świadomości naszej harmonii z dobrą wolą Boga w uświęceniu, co daje nam pokój Boży. Nie powinniśmy pozwolić na to, by cokolwiek usunęło pokój z naszych serc w którymkolwiek z tych dwóch znaczeń. Lecz powinniśmy zachowywać nasz odpoczynek z Bogiem i w Bogu. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Hioba rozdział 34 Werset 29: Gdy on sprawi pokój, któż go wzruszy? Także, gdy skryje oblicze, któż go ujrzy? A to czyni tak całemu narodowi, jako każdemu człowiekowi. Psalm czwarty werset dziewiąty, w pokoju się i położę i zasnę, bo ty sam, panie, czynisz, że bezpiecznie mieszkam. Psalm dwadzieścia pięć wersety dwunasty i trzynasty, jest że człowiek, co się boi pana, nauczy go drogi, którą bym miał obrać. Dusza jego w dobrem przemieszkiwać będzie, a nasienie jego odziedziczy ziemię. Psalm 85 werset 9. Ale posłucham, co rzecze Bóg, On Pan mocny, zaiste mówi pokój do ludu swego i do świętych swoich, byle się jedno zaś do głupstwa nie wracali. Psalm 119 werset 165. Pokój wielki dajesz tym, którzy miłują zakon twój, a nie doznawają żadnego obrażenia. Psalm 125 Werset pierwszy, Pieśni Stopni. Którzy ufają w Panu, są jako góra Sion, która się nie poruszy, ale na wieki zostaje. Przypowieści Salomonowe rozdział trzeci Wersety 17 i 24, Drogi jej rozkoszne, i wszystkie ścieżki jej spokojne. Jeździ się układziesz, nie będziesz się lękał, a gdy się uspokoisz, Wdzięczny będzie sen twój. Izajasza rozdział 26 werset 3 Człowieka spolegającego na tobie zachowywasz w pokoju, w pokoju mówię, bo w tobie ufa. Rozdział 28 werset 12 A gdy i im rzekł, to ci jest odpocznienie, Sprawcie odpoczynek spracowanemu, to ci jest odpocznienie, ale oni nie chcieli słuchać. Rozdział 32 drugi wersety drugi, siedemnasty i osiemnasty, bo mąż on będzie jako zasłona od wiatru, i jako zakrycie przed powodzią, jako strumienie wód na miejscu suchym, jako cień skały wielkiej w ziemi upragnionej. I będzie pokój dzieło sprawiedliwości, a skutek sprawiedliwości odpocznienie i bezpieczność aż na wieki. Bo będzie mieszkał lud mój w przybytku pokoju, i w przybytkach bezpiecznych, i w odpoczywaniu spokojnym. Rozdział pięćdziesiąty trzeci, werset piąty: Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych, kaźnie pokoju naszego jest na nim, a zimnością jego jesteśmy uzdrowieni. Ewangelia Mateusza rozdział jedenasty wersety od dwudziestego ósmego do trzydziestego Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie, weźmijcie jarzmo moje na a uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszą waszym, albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. Ewangelia Jana rozdział szesnasty werset trzydziesty trzeci, Tom ci wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Rzymian rozdział piąty werset pierwszy, Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rozdział ósmy werset szósty, gdyż zmysł ciała jest śmierć, ale zmysł ducha jest żywot i pokój. Rozdział czternasty werset siedemnasty, albowiem Królestwo Boże nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Rozdział piętnasty wersety trzynasty i 33. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Efezów rozdział drugi, wersety od 14 do 17. Albowiem On jest pokojem naszym, który oboje jednym uczynił i średnią ścianę, która była przegrodą, rozwalił. Nieprzyjaźń, to jest zakon przykazań, który zależał w ustawach, skaziwszy przez ciało swoje, aby dwóch stworzył w samym sobie w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój, i pojednał obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, zgładziwszy nieprzyjaźnie przezeń. I przyszedłszy opowiedział pokój Wam, którzyście dalekimi i którzyście bliskimi. Filipensów rozdział czwarty, wersety szósty, siódmy i dziewiąty. Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem rządności wasze niech będą znajome u Boga. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, czegoście się też nauczyli i coście przyjęli i słyszeli. I widzieli przy mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. Kolosensów rozdział trzeci, werset piętnasty. A pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało, a bądźcie wdzięcznymi. Drugi Tesaloniczany rozdział trzeci, werset szesnasty. A sam Pan pokoju niech Wam da pokój zawsze i wszelkim sposobem.

Pytania: Czy w tym tygodniu w pełni odpoczywałem? Odpoczywałam w panu? W jakich okolicznościach? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek, znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.